Pedro Regis, Anguera w Brazylii, orędzie Mary i Królowej Pokoju. Wraz z komentarzem po orędziu. 29 czerwca 2022. Kochane dzieci, droga świętości jest pełna przeszkód, ale nie jesteście sami. Odwagi. Mój Jezus idzie z wami. Piotr nie jest Piotrem. Piotr nie będzie Piotrem. Tego, co do was mówię, nie potraficie zrozumieć teraz, ale wszystko zostanie wam objawione. Bądźcie wierni memu Jezusowi i prawdziwemu magisterium Jego Kościoła. W tej chwili sprawiam, że spada na was z nieba nadzwyczajny deszcz łask. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Komentarz. Już od pewnego czasu niektórzy, zwłaszcza dziennikarze Antonio Socci, Sergio Russo i Andrea Conci i prawnicy, zwracają uwagę na nieprawidłowości oraz zaskakujące sprzeczności i niekonsekwencje mające miejsce wokół rezygnacji papieża Benedykta XVI. Gdyby się okazało, że była ona nieważna, to wówczas zarówno konklawe z 2013 roku, jak i ewentualne następne, w tym, którym wezmą udział kardynałowie mianowani przez Franciszka, również byłoby nieważne, wraz ze wszystkimi swoimi skutkami. Przypomnijmy, że rezygnacja Benedykta XVI to decyzja ogłoszona przed południem 11 lutego 2013 roku w Watykanie przez papieża Benedykta XVI. Decyzja o ustąpieniu ze stanowiska czyni go pierwszym papieżem opuszczającym urząd od czasów rezygnacji Grzegorza XII w 1415 roku, który postąpił tak w celu zakończenia Wielkiej Schizmy Zachodniej i pierwszym od rezygnacji Celestyna V w 1294 roku, który ustąpił bez nacisków z zewnątrz. Decyzja była zaskoczeniem, ponieważ współcześnie papieże piastowali urząd aż do śmierci. Benedykt XVI poinformował, że powodem decyzji jest podupadające zdrowie i brak sił. Zgodnie z deklaracją, papież ustąpił z urzędu 28 lutego 2013 roku o godzinie 20. Papież po ustąpieniu nie nosi tytułu kardynała, przestał nim być w chwili wyboru na papieża i nie może z powodu ukończenia 80 roku życia zajmować stanowisk w kurii rzymskiej. Przysługuje mu tytuł emerytowanego biskupa Rzymu, ponieważ tytuł biskupa Rzymu jest zarezerwowany dla urzędującego papieża. Może być ponadto nazywany papieżem emerytem i można zwracać się do niego jego świętobliwość. W wyniku rezygnacji Benedykta, jak doskonale wiemy, zostało ogłoszone nowe konklawe, które 13 marca 2013 roku zakończyło się wyborem następcy Benedykta XVI. Kardynał Jorge Maria Bergoglio został wybrany papieżem i przyjął imię Franciszek. Decyzja Benedykta XVI o rezygnacji wywoła na świecie wiele spekulacji na temat jej przyczyn. Publicyści zajmujący się pontyfikatem niemieckiego papieża wymieniają m.in. następujące
tak zwane teorie spiskowe. Pierwszą jest nacisk służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tą teorią, administracja prezydenta Baracka Obamy była zainteresowana liberalizacją nauczania Kościoła. Jednym z dowodów na to ma być inwigilacja Watykanu przez National Security Agency, czyli służbę wywiadowczą zajmującą się m.in. wywiadem elektronicznym. Na przełomie 2012 i 2013 roku miał to być element szantażu na Benedykta XVI. Gdyby papież pozostał na stanowisku, media dowiedziałyby się o nieprawidłowościach finansowych w Banku Watykańskim. Drugą przyczyną, którą się wymienia, jest teoria, zgodnie z którą wśród liberalnych hierarchów kościelnych zawiązał się spisek mający odsunąć konserwatywnego papieża od władzy. Miał im przewodzić kardynał Gottfried Danels z Belgii. Pojawia się też koncepcja mówiąca o tym, jakoby przyczyną rezygnacji papieża było odkrycie przez niego spisku mającego połączyć chrześcijaństwo z islamem, w wyniku czego miałby powstać tak zwany chryslam. Według teologa Hieronima Knoxa, autora książki Chrystam, nowa religia papieża Franciszka, wśród wysoko postawionych duchownych katolickich istnieje plan zrewolucjonizowania chrześcijaństwa poprzez wprowadzenie do doktryny elementów muzułmańskich. Ma to zapobiec konfliktowi cywilizacyjnemu między Zachodem a światem islamu. Benedykt XVI jako konserwatysta był przeszkodą na drodze do chryslamu, dlatego został zmuszony do odejścia. Oczywiście dopiero czas pokaże, jak sytuacja tak naprawdę się przedstawia. Jak na razie żadnej opcji nie należy odrzucać, uznając ją za zbyt nieprawdopodobną. W tym wszystkim najważniejsze pozostaje jednak to, by trzymać się mocno nauki Kościoła, Pisma Świętego i tradycji, odrzucając to, co się jej sprzeciwia, bez względu na to, od kogo by to pochodziło. Trzymajmy się Jezusa i Maryi, którzy nas nie opuszczają, ale idą razem z nami, z Kościołem, tą obecną drogą krzyżową ku ostatecznemu zwycięstwu i zmartwychwstaniu, w triumfie niepokalanego serca Maryi, który będzie zarazem największym w dziejach triumfem Kościoła. Jak doskonale wiemy, papież Benedykt zmarł. Cześć jego pamięci. Amen.